W poprzednim filmie badaliśmy wizualne możliwości zależności pomiędzy liczbą sesji treningowych, w których wziąłem udział, a całkowitym kosztem miesięcznym przy korzystaniu z różnych planów miesięcznych. Na tym wykresie ta niebieska linia przedstawia plan próbny. Ta pomarańczowa przedstawia plan podstawowy. Intuicyjnie wiedzieliśmy już wcześniej i rozumieliśmy, jak mają się do siebie te dwa plany. Plan próbny. Nic nie płacimy z góry, a za każdym razem, kiedy dodajemy jedną sesję treningową, za każdym razem, kiedy posuwamy się w prawo o jeden trening, dodajemy do naszych kosztów 12 zł. Dodajemy kolejny trening, zwiększamy koszty o 12 zł. Dodajemy jeszcze jeden trening, znowu zwiększamy koszty o 12 zł. W planie podstawowym mamy koszt, który płacimy z góry 20 zł, zanim cokolwiek zrobimy. Ale za to linia jest mniej stroma. Musimy zapłacić mniej za każdy kolejny trening. Dodajemy trening i zwiększamy koszty całkowite tylko o 8 zł. Dodajemy kolejny trening i znowu zwiększamy koszty całkowite tylko o kolejne 8 zł. Pomarańczowa linia startuje z wyższego punktu, ale za to linia jest mniej stroma. Wolniej idzie w górę i z tego powodu wyraźnie widać, że się obie linie przetną. Tu jest punkt przecięcia. Moje pytanie do Was jest takie: jakie jest znaczenie tego punktu przecięcia? Pomyślmy o tym przez chwilę. Ile kosztuje udział w każdym z planów, jeżeli pójdę tylko raz w miesiącu na trening? Widać z niebieskiej linii, że w planie próbnym będzie to kosztowało 12 zł. W planie podstawowym, jeżeli pójdę tylko raz na trening, zapłacę 28 zł. I nawet nie musimy patrzeć na te tabelki, które wcześniej rozpisaliśmy. Wystarczy rzut oka na wykres. Jeżeli poprowadzimy pionową linię z punktu z jednym treningiem, to na przecięciu tej linii plan próbny jest poniżej planu podstawowego. Jeżeli przesuniemy się do dwóch treningów, plan próbny ciągle będzie poniżej planu podstawowego, ale już nie tak daleko. Te dwie linie zbliżają się do siebie. Trzy treningi, ciągle to samo. Plan podstawowy jest powyżej planu próbnego, chociaż są coraz bliżej siebie. Zbliżają się i zbliżają aż do tego punktu, do punktu przecięcia. Ten punkt oznacza liczbę treningów. Wygląda na to, że jest to pięć sesji, ale spróbujemy to potwierdzić później przy pomocy szczegółowych obliczeń. Liczbę treningów, przy której, obojętnie który plan wybierzemy, zapłacimy tyle samo. I wygląda na to, że ten koszt to 60 zł, ale zaraz to obliczymy dokładnie. Kiedy pójdziemy wyżej, nagle okazuje się, że plan podstawowy staje się tańszy od planu próbnego. Wygląda na to, że gdybyśmy wzięli udział w sześciu treningach w ciągu miesiąca, to plan podstawowy kosztowałby nas mniej niż plan próbny. Zastanówmy się teraz, gdzie dokładnie leży punkt przecięcia. Jaka jest liczba sesji i ile to dokładnie kosztuje? Zaznaczyłem to na oko na wykresie, ale to jest właśnie pożyteczna strona wykresów, że od razu widać, co jest grane. Gdybyśmy natomiast chcieli wiedzieć, jakie są dokładne wartości liczby treningów i kosztów w tym punkcie, może na przykład dokładna liczba sesji to 5.1, a zapłacić musielibyśmy 60 zł i 25 groszy. Jak to dokładnie obliczyć? Jeden ze sposobów jest taki, że możemy wyznaczyć liczbę treningów, przy której obydwa plany będą nas kosztować tyle samo. W planie podstawowym nasz koszt to 20 zł, dodać 8 razy t, a w planie próbnym nasz koszt całkowity będzie wynosił 12 razy t. I chcemy wyznaczyć niewiadomą t, przy której ta wartość jest równa tej wartości. Chcemy wyznaczyć nieznaną jeszcze liczbę treningów t, przy której, obojętnie który plan wybiorę, Moja miesięczna opłata będzie w każdym z nich taka sama. Interesuje nas takie t, przy którym 12t jest równe 20 dodać 8t. No i pojawiło nam się równanie jedno równanie z jedną niewiadomą powinno dać się rozwiązać. Pomyślmy, jak można by je rozwiązać. Jaki jest pierwszy ogólny pomysł na wyznaczenie z tego równania niewiadomej t? Sposobów jest dużo, różnych, żeby takie zadanie z algebry rozwiązać. Dlatego właśnie zadania są takie ciekawe. Możemy na przykład przenieść wszystkie wyrazy z niewiadomą na jedną stronę równania. Powiedzmy, że przeniesiemy wszystko, co ma w sobie niewiadomą T, na prawą stronę. Jest tu już jeden wyraz, który zawiera T. Po lewej też już mamy 20, wyraz, który nie zawiera T. Możemy to zrobić na wiele innych sposobów, ale spróbujmy tak. Jaki jest najlepszy sposób na pozbycie się tego 8t z lewej strony równania? Najprostsze co mnie przychodzi do głowy to odjąć od lewej strony równania 8t. Ale nie mogę tak po prostu tego zrobić, bo wtedy ta równość przestanie działać. Te dwie rzeczy są sobie równe. Jeżeli odejmę coś tylko od lewej strony, to lewa nie będzie już równa prawej żeby ciągle były równe, muszę wykonać tę samą czynność również po prawej stronie równania. Kiedy wykonam to działanie po lewej, to te dwa wyrażenia są przeciwne, więc się zredukują i zostanie 20. Po prawej mam 12t, odejmuję od tego 8t i zostaje 4t. Równa się 4 razy t. Jesteśmy coraz bliżej rozwiązania. Chcemy, żeby po prawej było samo t, bez żadnych dodatków. Jak to zrobić? Najprościej podzielić obydwie strony przez 4. Pamiętajcie, że nie można tego zrobić tylko po jednej stronie równania. Jak podzielę, to co otrzymam? Po prawej 4T podzielone przez 4 to się równa T i będzie równe 20 podzielone przez 4, czyli 5. Na tym wykresie, na pierwszy rzut oka, wyglądało na to, że to 5 treningów. Teraz wiemy na pewno, że przy pięciu treningach koszty obydwu planów będą równe. No to teraz spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jaki to będzie koszt. Możemy wyznaczyć koszt pięciu treningów z dowolnego planu, bo obydwa plany przy 5t są takie same. Jeżeli spojrzymy na plan próbny i to równanie i zapytamy, ile będzie kosztowało 5 treningów, to widać, że koszt wyniesie 12 razy 5. K równa się 12 razy 5, czyli 60 zł. Moje pytanie do Was jest takie: czy musimy rozwiązywać to drugie równanie i podstawiać do niego 5, żeby wyznaczyć, ile dla 5 treningów będzie wynosiło k? Nie musimy tego robić, bo powodem podstawiania akurat piątki za t było to, że przy 5 t koszt obydwu planów jest taki sam. Chociaż, jeżeli jesteście ciekawi, to możemy to obliczyć i zobaczyć, co wyjdzie. Możemy podstawić w tym równaniu za T 5 i przekonać się, co z tego wyniknie. No to zróbmy tak. K będzie równe 20 dodać 8 razy 5, czyli 20 dodać 40, czyli 60 zł. W każdym z tych planów przy 5 treningach koszt będzie wynosił 60 zł. Jeżeli dodamy kolejną sesję treningową ponad tym punktem, Ponieważ plan próbny jest bardziej stromy, to każdy dodatkowy trening w tym planie będzie droższy i z każdym następnym treningiem plan próbny będzie kosztował coraz więcej. Wracając do mojego pytania, z którego planu będę korzystał, nagle otrzymuję ciekawą odpowiedź. Jeżeli zaplanuję średnio mniej niż 5 treningów w miesiącu, to prawdopodobnie ma sens skorzystanie z planu próbnego. Jeżeli zaplanuję Korzystać częściej niż 5 razy miesięcznie z Super Yoga Studio, plan podstawowy będzie tańszy. Jeżeli będę chciał trenować dokładnie 5 razy w miesiącu, to nie będzie miało znaczenia, z którego planu skorzystam. Do zobaczenia w studio.